Kompozycję architektoniczno-rzeźbiarską upamiętniającą most na rzece Bobrzy oraz jego patrona kapitana Kazimierza Herwina Piątka odsłonięto przy ulicy Krakowskiej w Kielcach. Aby upamiętnić ten zabytkowy most, powstała inicjatywa, żeby utworzyć tutaj pomost, na którym znajduje się cokół, a na cokole orzeł legionowy. Ta kompozycja ma również upamiętnić patrona tego mostu, to jest kapitana Kazimierza Herwina Piątka, strzelca, legionistę, który jako dowódca pierwszej kompanii kadrowej 12 sierpnia 1914 roku wprowadził żołnierzy pierwszej kompanii kadrowej do Kielc, rozpoczynając w ten sposób bój o niepodległą Polskę. Kazimierz Herwin Piątek był drugim po generale Tadeuszu Kasprzyckim dowódcą pierwszej kompanii kadrowej. Walczył z wojskami rosyjskimi, które próbowały odbić miasto. Stopień kapitana otrzymał w październiku 1914 roku. Pośmiertnie nadano mu stopień majora piechoty oraz został odznaczony Krzyżem Niepodległości i Orderem Wojennym Virtuti Militari. Od dziś mamy na granicy miasta Kielce piękny pomnik upamiętniający piękną, wielką postać polskiego patrioty, kapitana Herwina Piątka, który wprowadził pierwszą kompanię kadrową do Kielc. Mamy utrwaloną pamięć o tym moście, bo ten most w pewnym momencie stanowił takie duże osiągnięcie sztuki inżynierskiej tamtych czasów. No i mamy estetyczny, piękny obiekt. Budowla zawiera w sobie elementy, które zachowały się z mostu wyburzonego w 2011 roku. Po starym moście zostały dwie rozpory i taka walcowa podpora, prawda? Założenie było takie, żeby wykorzystać te elementy i to jak najbliżej mostu. Orzeł się pojawił z tego względu właśnie kadrówki i przemarszu, i żeby uczcić jakoś Herwina Piątka i te wydarzenia związane z kadrówką. Miało być skromnie, a jednocześnie trzeba było to pokazać jak najbliżej mostu. No i architektura taka, jaka jest, ze względu, prawda, na miejsce i na samą funkcję. No chodziło o to również, żeby to było blisko wody, żeby ta rzeka jakoś była w perspektywie. Koszt realizacji projektu wyniósł 185 tysięcy złotych.